Cześć, witajcie. Doktor Patrycja Szachta, Centrum Medyczne. Witam w Poznaniu. Słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat nawracających infekcji pochwy, infekcji bakteryjnych pochwy, grzybicy pochwy, ponieważ to jest olbrzymi problem bardzo dużej grupy, no przede wszystkim kobiet. Słuchajcie, u pań z uwagi na określoną budowę, czyli ujście pochwy jest stosunkowo blisko do ujścia odbytu, te infekcje mają często charakter wstępujący. Innymi słowy, bardzo często nadkażamy się bakteriami, które kolonizują okolice odbytu. I słuchajcie, nie zawsze jest to wynik nieprawidłowej higieny, tylko bardzo często zaburzenia stosunków bakteryjnych w jelicie. Innymi słowy, jeżeli mamy zaburzoną mikroflorę jelitową, czyli dominują u nas bakterie potencjalnie chorobotwórcze czy grzyby, to one w pewnych sprzyjających sytuacjach, na przykład kiedy mamy problem z obniżeniem odporności, czy jesteśmy w trakcie antykoncepcji hormonalnej, tych czynników jest dosyć sporo, mogą niestety przechodzić w okolice pochwy i powodować nawracające infekcje. Pochwa zdrowej kobiety powinna być de facto zdominowana przez pałeczki z rodzaju lactobacillus, to są tak zwane pałeczki Doderlaina. W sytuacji, kiedy mamy zaburzoną pracę układu immunologicznego, kiedy mamy zaburzoną odporność śluzówkową, bądź kiedy mamy zaburzoną mikroflorę jelitową, niestety w naszej pochwie mogą pojawiać się inne drobnoustroje, no nie do końca pożądane, takie jak chociażby grzyby z rodzaju Candida, czy bakterie Enterococcus escherichia coli, czyli te, które powinny de facto kolonizować jelito, ale nie koniecznie pochwę. I w tej sytuacji takim podstawowym sposobem leczenia jest wdrożenie antybiotykoterapii, jeżeli infekcja ma charakter bakteryjny, albo leczenia przeciwgrzybiczego, jeżeli mamy problem z grzybicą pochwy. Natomiast słuchajcie, to jest znowu leczenie typowo objawowe, tak? Czyli pojawiło się jakieś zakażenie, leczymy to zakażenie, ale przyczyny, dla których ten układ immunologiczny nie jest wydolny, tak? I pozwala rozwinąć się tym bakteriom patogennym czy grzybom, cały czas istnieją. W związku z powyższym, słuchajcie, my jeżeli chodzi o pacjentki z nawracającymi infekcjami pochwy, zawsze pracujemy dwutorowo, czyli z jednej strony oczywiście tradycyjne leczenie, czy to antybiotyk, czy lek przeciwgrzybiczy, ale z drugiej strony po pierwsze musimy uzupełnić mikroflorę pochwy, czyli stosować odpowiednie dopasowanie preparaty ginekologiczne. I probiotyki ginekologiczne dzielimy na probiotyki doustne i probiotyki dopochwowe. Z drugiej natomiast strony musimy dbać o to, żeby nie nastąpiło ponowne zakażenie z okolic odbytu, czyli modyfikować i prawidłowo kształtować mikroflorę jelitową. I tu stosujemy odpowiednie dopasowane probiotyki, które mają przywracać prawidłowy układ tego naszego ekosystemu jelitowego. I to jest takie działanie tak naprawdę z trzech stron. Doustne, jeżeli chodzi o kształtowanie mikroflory pochwy, dopochwowe, jeżeli chodzi o działanie tu i teraz i odtwarzanie mikroflory jelitowej w sposób kompleksowy. I słuchajcie, zawsze dajemy sobie na tego typu działania okres przynajmniej kilku tygodni, ale rzeczywiście u bardzo dużej grupy pacjentek udaje się osiągnąć sukces i te infekcje po prostu udaje się gdzieś tam zaleczyć na samym początku i co najważniejsze, one nie nawracają. Także każda pani, która ma problem z tego typu infekcjami intymnymi, powinna się zainteresować nie tylko tym, żeby odtworzyć mikrobiom pochwy, ale przede wszystkim pracować także nad swoim ekosystemem jelitowym. I jeżeli macie tego typu problemy, bądź chcielibyście ten temat rozszerzyć, zapraszamy do kontaktu z nami, postaramy się tutaj sprostać. Do zobaczenia.